pomaganie to wrażliwość na drugiego człowieka. Pomaganie to zwykła ludzka empatia. Pomaganie to naturalna potrzeba serca. Pomaganie to umiejętność dzielenia się sobą z innymi. Pomaganie to po prostu miłość do drugiego człowieka. Każdy swój dzień zaczynam od pomagania. Daniel jest moim przyjacielem. Razem spędzamy czas. Pomagam Danielowi w pisaniu notatek na lekcjach czy w odrabianiu lekcji. Po zajęciach odwiedzam go w domu i razem się uczymy. Jest również i moim gościem. I tak upływają nasze kolejne dni w szkole i poza nią. Naszą rozrywką są wycieczki szkolne. Są to dla nas wspólne wspomnienia i pokonywanie wspólnych trudności, którymi m.in. są schody. Pokonanie schodów stanowi dla Daniela takie wyzwanie, jak zdobycie najwyższego szczytu. Możecie mi uwierzyć, jestem naprawdę bardzo z niego dumna, z jego postępów i pozytywnego patrzenia na świat, który go otacza. Jako wolontariat prowadzimy różne akcje, m.in. zbiórki dla zwierząt, komórkomania, a także mikołajkową akcję charytatywną, organizowaną już od 6 lat. Jest to zbiórka produktów dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Wolontariat to my. Wiktoria. Laura. Asia. Ada. Ola. Każdy z Was może być jednym z nas.